Państwo, przywitajmy Mateusza Ponitkę w Ostrowie Wielkopolskim, w jego rodzinnym mieście. Mateusz, zapraszam. Dzień dobry wszystkim. Witam cię, Marcinie. Zacznijmy może od takiej wstępnej rozmowy, żeby też przybliżyć Państwu, bo Państwo też znają Mateusza pewnie z parkietów koszykarskich. Nie wszyscy znają historię Mateusza. Mateusz urodzony w Poznaniu, wychowywał się w Ostrowie Wielkopolskim. Ja też tak chciałem rozpocząć tą rozmowę, bo tak jak ty karierę swoją gdzieś tam reprezentujesz kluby na różnych kontynentach, reprezentujesz kluby w różnych ligach. Ty też w Ostrowie Wielkopolskim byłeś takim, można powiedzieć, jesteś absolwentem kilku szkół ostrowskich, bo wiem, że była szkoła podstawowa numer 5, była jedynka, Kasprowiczanka, jak to wyglądało? Dokładnie tak jak mówisz. Tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o podstawówkę, jeszcze ten starszy system edukacyjny, były dwie szkoły i w gimnazjum jeszcze też były dwie szkoły, także cztery szkoły, potem już wyjechałem do Warszawy. Tak jak mówisz, była jedynka, była piątka, a potem przez krótką chwilę, w zasadzie przez jeden rok było polsko-kanadyjskie gimnazjum, no i potem byłem też u sióstr salezjanek, no i stamtąd już potem wyjechałem do Warszawy, tam były najlepsze możliwości dla mnie pod kątem rozwoju koszykarskiego. No i później to już, wiesz, wszedłem w tą profesjonalną karierę, to od kontraktu do kontraktu, coraz dalej i różne miejsca, tak jak już wspomniałeś. Ja zawsze miałem też taki problem. Kto był twoim pierwszym trenerem tutaj w Ostrowie? Krzysztof Cnotliwy, czy jak to wyglądało? Wydaje mi się, że był to Krzysztof Cnotliwy albo pan Andrzej Suski, jeden z tych dwóch. Teraz na 100% nie jestem w stanie powiedzieć, ale jeden z tych dwóch. Zaczęliśmy w piątce, potem w jedynce do szkoły poszedłem, bo zacząłem bardzo wcześnie w piątce, potem wróciłem do jedynki na szkołę podstawową, no i potem jeszcze rok w piątce, to jest chyba ulica Grabowska, tak mi się wydaje, tak, i tam chodziłem przez jeden rok też, no i potem już gimnazjum, no to zupełnie inny poziom szkół, tak, to już potem na Kościuszki chyba było polsko-kanadyjskie. No i siostry salezjanki. Ja mam z ulicami zawsze problem, także się pani prezydent tutaj kiwa głową, jest. Tak jest. Siostry salezjanki, nie pamiętam ulicy niestety. Słowackiego, dobra. I teraz tak, pewnie wielu kibiców koszykówki z Ostrowa Wielkopolskiego szczególnie sobie zadaje pytanie, bo ty wyjechałeś z Ostrowa do Warszawy, mimo że tutaj była ekstraklasa, sam często powtarzałeś, że się wychowywałeś na Kusocińskiego 1, na koszykówce Andrzeja Kowalczyka i pewnie osoby sobie zadają pytania, niektóre zwłaszcza kibice Stali Ostrów, dlaczego ty tak na dobrą sprawę nie związałeś się kontraktem z żadnym klubem tutaj z Ostrowa? Znaczy, wiesz co, to były trochę też inne czasy i wydaje mi się, że inaczej trochę patrzono na pomoc młodym zawodnikom, gdzieś tam wdrażanie ich w ekstraklasowe warunki. I moim priorytetem nie było, wiesz, zrobić jeden duży skok, na przykład, nie wiem, z Kasprowiczanki, w której grałem tam przez 3 lata, żeby teraz od razu iść, wiesz, do ekstraklasowego zespołu, ponieważ prawdopodobnie bym nie dostał żadnych minut, miałbym tylko trenować, a w wieku, nie wiem, 17, 16 do 25 lat najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej grać na boisku. Otrzymałem kilka ofert, miałem tak na dobrą sprawę, mogłem się przenieść nad morze do Sopotu wtedy, czy tam do Gdańska. Wiem, że rozmawialiśmy też z Poznaniem, ale takim miłością od pierwszego wejrzenia była Warszawa, ponieważ był tam tworzony projekt dla młodych zawodników, którzy było powiedziane od samego początku, że nie będzie żadnego naboru graczy zagranicznych, którzy będą bardzo mocno stawiali na młodych Polaków, bo chcą stworzyć nowatorski projekt, który będzie wypuszczał tych polskich zawodników nie tylko do ekstraklasy tutaj u nas w kraju, ale też za granicą. I ten projekt tak przez kilka lat funkcjonował, aczkolwiek no, jak nie ma jakiegoś tam finansowego wsparcia, no to potem ciężko jest takie rzeczy dalej kontynuować.
I w tej Warszawie stworzono wam, młodym chłopakom, warunki do tego, żeby stopniowo wchodzić do tej ekstraklasy, bo tych chłopaków z tego projektu Polonia 2011 na chwilę obecną, nawet w reprezentacji, czy też w Energa Basket Lidze jest sporo. Także chyba ten projekt z perspektywy czasu na plus można... Zdecydowanie. Zresztą myślę, że nawet w dzisiejszych czasach, gdyby była możliwość taka, jak była Polonia 2011, gdzie już były gdzieś tam projekty, które starano się w tym kierunku budować, to większość zawodników teraz by się zabijała o to, żeby zagrać w takim zespole. Dlaczego? Ponieważ tam było wszystko nastawione pod koszykówkę, tak? Nawet szkołę mieliśmy dogadaną tak, że lekcje nie zaczynały się o 8, tylko na przykład o 9.40 czy o 10, żeby rano pójść na trening tam 7-8 rano, zrobić 2 godziny, pójść do szkoły, odpocząć chwilę gdzieś koło 16 i potem o 18 drugi trening, tak? Gdzie jeszcze trzeba przyznać, że Warszawa pod kątem komunikacyjnym czasami jest ciężka do ogarnięcia. Także poza tym to było wszystko oparte na wiedzy, no nie ukrywajmy, bałkańskich szkoleniowców. Dużo tam było taktyki, która gdzieś tam przywędrowała do nas z Serbii, z Chorwacji, ze Słowenii. I na tym bazowaliśmy. I mimo polskiego składu, mimo polskich zawodników, potrafiliśmy dużo osiągnąć w tym. No i tak jak mówisz, już teraz jest bardzo wielu zawodników, którzy wyszli z Warszawy, spędzili tam, nie wiem, rok, dwa, trzy, może nawet więcej i dzisiaj stanowią o sile zespołów ekstraklasowych i reprezentacji. Później po Warszawie, tak jak mówiłeś, że była gdzieś opcja wcześniej Trójmiasta, Sopotu, no to ostatecznie do tego Trójmiasta trafiłeś. Asseco Procom Gdynia, to jeszcze wtedy był projekt Asseco Procom Gdynia. Twój debiut w Eurolidze i można powiedzieć, że wtedy gdzieś tam na dobre ta twoja kariera się rozpoczęła. To znaczy, ja już odejść z Warszawy mogłem w trakcie ostatniego mojego roku, ale było to przed maturą. A zależało mi na tym, żeby zdać maturę, żeby mieć tą podstawę do rozpoczęcia studiów dalej. Dlatego przeczekałem trudniejsze czasy finansowe, jeżeli chodzi o Warszawę, i potem podjąłem decyzję, że w Trójmieście będzie mi najlepiej pod kątem rozwoju. Rozmawiałem z wieloma osobami związanymi z klubem. Rozmawiałem też z panem Ryszardem Krause, który powiedział wprost, że on we mnie wierzy i będzie chciał, żebym ja tutaj przez kilka następnych lat reprezentował barwy Asseco Gdyni, Asseco Procomu Gdyni wtedy. Niestety, no wiadomo, nie doszło do tego już później. Aczkolwiek wiedziałem, że jest Euroliga, to był też mój cel, moje marzenie życiowe, żeby rozegrać kilka meczów chociażby w najlepszej europejskiej lidze i do tego dążyłem, dlatego podjąłem decyzję, że nie będę wyjeżdżał za granicę przed maturą, tylko zostanę w Polsce i tu na własnym podwórku najpierw udowodnię, że mogę coś sobą prezentować, a potem dopiero będę atakował dalej. Po Asseco był tu twój pierwszy kontrakt zagraniczny, 2 lata w Telenecie, Ostenda w Mistrzu Belgii, tam też rozgrywki europejskie, Eurocup i tak dalej, i tak dalej. Ty miałeś 20, 21 lat, kiedy pierwszy raz wyjechałeś za granicę? 20 chyba. To było po pierwszym roku studiów. To była dla ciebie trudna decyzja dla 20-letniego chłopaka, że dobra, pakuję torbę jedną, dwie i wyjeżdżam 1000 kilometrów od domu grać w koszykówkę, gdzie jest kompletnie nowe środowisko, tak? Nie, wiesz co, to była dla mnie mega motywacja. Nie ukrywam, że wtedy jak człowiek jest młodszy, to mu się to dużo wydaje, tak? I można sobie pomyśleć, a Ostenda, Belgia, gdzie tam na koszykarskiej mapie, tak? Tym bardziej, że była możliwość wyjazdu gdzieś tam do Hiszpanii, była możliwość wyjazdu do Włoch. Tylko to są takie sytuacje, które, nie wiem, człowiek słyszy, a może jechać do Włoch, może jechać do Hiszpanii, tylko kontrakty są w tych klubach tak skonstruowane, że potem musisz na przykład być na 5 lat albo 4 lata bez możliwości wyjścia z takiej sytuacji i wielu zawodników też tak tą swoją karierę źle potoczyło i straciło przez to. Dlatego ja zdecydowałem się właśnie, że pójdę do Belgii, rozmawiałem z trenerem również tam, to był zespół, który grał w drugiej lidze najlepszej europejskiej, czyli w Eurocupie. I on mi powiedział wprost, że on już od kilku lat mnie obserwuje, chciałby, żebym przyjechał, żebym wspomógł ten zespół, on mi da szansę, ale no jest jeden podstawowy warunek, że muszę bardzo ciężko trenować, pracować na treningach i praktycznie całe swoje życie poświęcić, podporządkować pod koszykówkę.
A jeżeli chodzi o decyzję o wyjeździe, to ja się nawet nie zastanawiałem. Zresztą wówczas chyba nawet rozmawialiśmy na ten temat przed podpisaniem tego kontraktu, że co ty, ja chcę dalej jechać, także nie zostaję w Polsce na pewno. No i podpisałem tam 1+1 kontrakt z opcją właśnie przedłużenia po pierwszym roku i zostałem 2 lata w Belgii, które bardzo miło wspominam. Powiedziałeś, że nie, że chcesz wyjechać z Polski i tak dalej, no bo wiadomo, że nasza Energa Basket Liga, no to gdzieś tam na tej mapie europejskiej jest no, trochę niżej niż Liga Turecka, Hiszpańska, Rosyjska i tak dalej, i tak dalej. Ale wróciłeś do Polski po tych 2 latach w Belgii. Dlaczego Zielona Góra później pojawiła się na gdzieś tam w tym twoim koszykarskim CV? Już teraz tak z perspektywy czasu to mogę ci powiedzieć, że powrót do Polski był bardzo trudny, zwłaszcza mentalnie, bo tak jak mówimy, chcę jechać dalej, chcę atakować dalej, a tu po 2 latach w zasadzie, dobra, słuchaj, wracamy do Polski, tak? Nawet powiedziałem do żony ówczesnej, narzeczonej, słuchaj, chyba wracamy do Polski, tak? I to była ciężka decyzja, ale przekonały mnie praktycznie dwie osoby, w sensie dwie osoby, dwa fakty. Jedną z nich było to, że Selmet grał w ostatnim roku w zasadzie już takiej Euroligi, której już teraz nie ma tego systemu. I była to dla mnie możliwość pokazania się na szerszym rynku, na najwyższej klasie rozgrywkowej po 2 latach w Eurocupie. A drugi taki faktor, który zadecydował o tym, że podpisałem w Zielonej Górze, to był Sasza Filipowski, którego bardzo, bardzo, bardzo cenię za jego warsztat trenerski, za jego wiedzę i umiejętności prowadzenia zespołu. I nie żałuję na pewno tego roku, mimo że gdzieś tam były wzloty i upadki, były cięższe momenty, były lepsze momenty, ale koniec końców przyszedłem do Polski, pomogłem mojemu zespołowi w wywalczeniu historycznych sukcesów i już dalej nikt nie mógł powiedzieć, że nie mam, nie wiem, doświadczenia, czy nie mam sukcesów, także już potem mówię, muszę wyjechać dalej. Wróciłeś jako ukształtowany koszykarz, między innymi nagroda MVP za sezon zasadniczy w Polskiej Lidze Koszykówki. To też później otwarło ci drzwi, bo byłeś zauważony w Eurocupie, w Eurolidze. Turcja, Hiszpania, Rosja. Tutaj już przez te kolejne 3 lata w twoim CV zapisane są 3 najmocniejsze, tak na dobrą sprawę, ligi europejskie. To też ty sobie gdzieś tam to wymyśliłeś, że chcesz krok po kroku te ligi zdobywać i jakby rozwijać siebie? To jest tak jak z tymi szkołami, tak? Pozmieniałem jakby... Lubisz zmiany. Tak, lubię zmiany. Wiesz co, uważam, wychodzę z takiego założenia, że jestem młodym zawodnikiem. Doświadczenie, które mogę zdobyć na wielu płaszczyznach, w różnych krajach, w różnych kulturach jest czymś, czego tak na dobrą sprawę, wiesz, może mi się już nigdy w życiu nie przytrafić, tak? Poszedłem na pierwszy rok do Turcji, gdzie również miałem opcję, żeby zostać na drugi, ale dowiedziałem się, że po prostu klub będzie troszeczkę miał gorszą sytuację finansową w następnym sezonie, więc podjęliśmy decyzję, dobra, no to pora na jakiś inny kraj, więc wybraliśmy Hiszpanię, tak? Hiszpania bardzo chciała, żebym tam pozostał na kolejny rok, no ale stwierdziliśmy, dobra, tu już zrobiliśmy swoje, trzeba jechać dalej, tak? No i Rosja, no i teraz był rok w Rosji. Co dalej? Zobaczymy. Rozmowy różnego rodzaju trwają. Agent działa, także zobaczymy, co się będzie działo. Ale tak jak mówisz, te zmiany są, nie wiem, czy takie moją naturą, ale lubię po prostu poznawać różne miejsca i nie chcę jednego życia spędzić w jednym miejscu. Też uprzedziłeś moje pytanie z tym, co dalej. Tutaj oglądamy te najlepsze akcje. Był taki moment, nawet Teneryfa, obrazki piękne. Ty też w jednym z wywiadów nawet mówiłeś, że dla ciebie jest ważne to, w jakim miejscu żyjesz. Wcześniej był Izmir, też piękne tureckie miasto i ostatnio Krasnodar. Dlaczego? Bo to mi jakoś tutaj nie pasuje do tej całej układanki. Krasnodar z jednego prostego względu, że grałem już w wielu ligach, grałem w wielu tam pucharach, tak, w Europie, ale nigdy tego pucharu jeszcze nie zdobyłem. I z tego, co rozmawialiśmy z agentem, rozmawiałem z wieloma osobami związanymi właśnie z rosyjskim klubem, to cel był taki, aby wygrać Eurocup i awansować do Euroligi sportowo. Zespół był budowany
właśnie w tym celu wielomilionowe kontrakty tak na dobrą sprawę były podpisywane i stwierdziłem, okej, chcę być częścią takiego zespołu, tym bardziej, że zespół, w którym teraz jestem, Lokomotiv Kuban, jest dosyć rozpoznawalny, jeżeli chodzi o Europę, Euroligę, o kibiców koszykarskich. I wydawało mi się, że to jest jakiś tam kolejny poziom do przodu, jeżeli chodzi o koszykówkę, bo nie zawsze będziesz miał okazję żyć w tych pięknych miejscach, które wymieniłeś, będąc na najwyższym poziomie, tak? A zależało mi na tym, żeby wejść na wyższy poziom i stąd taka decyzja. To już tak jakby spinając trochę to klamrą, bo przeszliśmy przez całą twoją karierę praktycznie w te 20 minut, jakoś nam się udało to szybko. Takich kilka wątków też chciałem poruszyć, bo tutaj jest wiele młodych osób, wiele osób, która gdzieś tam się kształtuje dopiero i tak dalej, i tak dalej. Ty jako koszykarz jakichś ekstra warunków fizycznych nie masz. Ja często zadaję takie pytania sportowcom, którzy coś osiągnęli. Ty na swojej drodze na przykład miałeś takich trenerów, którzy ci mówili: nie, Mateusz, daj sobie spokój, ty raczej już nie urośniesz w koszykówkę, to jak wyżej, jak pierwsza liga, nie zagrasz. Miałeś takie sytuacje? Miałem dwie osoby, tak na dobrą sprawę. Pamiętam imiona i nazwiska, ale nie będę wymieniał. W każdym razie to wiesz, to, że masz, nie wiem, super kumpli, dobrych trenerów, to tam kiedyś ci tam umyka, jak się miał na imię ten czy tamten, ale tych osób, które powiedziały ci prawdę wprost na przykład w twarz, to się nie zapomina i pamiętam, że to też mnie bardzo zmotywowało. Tak śledzę wzrokiem, nie ma ich tutaj na sali dzisiaj? Nie wiem, nie sądzę, chyba nie wiem. W każdym razie, nie, wiesz co, to są takie momenty w życiu, kiedy musisz wybrać, albo idziesz w jedną stronę, albo idziesz w stronę, ja miałem akurat, albo idę w stronę koszykówki, albo idę w stronę nauki, tak, gdzie pójdę w stronę nauki, no to będę sobie grał tam w kosza na podwórku po godzinach po pracy czy coś, tak jak ty to robisz, ale ja wybrałem jednak stronę tą, idę profesjonalnie, poświęcam wszystko i zacząłem ciężko trenować, zrozumiałem, że takim trybem, że okej, mam gdzieś tam jakiś talent, czy w wieku tam 15 czy 14 lat jestem od kogoś silniejszy czy szybszy, to nie ma znaczenia, bo koniec końców przy kontakcie z już dorosłymi mężczyznami jest inaczej, tak? Tam ta siła się zaciera totalnie, warunki fizyczne się zacierają. I tak na dobrą sprawę wielokrotnie wygrywa właśnie ta chęć pokonania drugiej osoby w bezpośrednim pojedynku, czy motywacja, jakieś małe rzeczy, tak? I ja tym trenerom dziękuję za to, że mi powiedzieli to, co mi powiedzieli, ponieważ to mnie zmotywowało i to gdzieś tam spowodowało, że ja im w takim razie pokażę, że tak nie będzie. I często zresztą mam tak w życiu, że jak ktoś mi mówi, że jest tak, to jestem w stanie pokazać, że nie jest tak. I ty dobrze o tym wiesz też. Bo ta mentalność, ta strona mentalna, to dla koszykarza, dla zawodowego sportowca jest ta podstawowa sprawa, bo ja też sobie przypominam taką sytuację, jak ty wchodziłeś do kadry narodowej. Tam już był Marcin Gortat, tam był między innymi Adam Waczyński, Maciej Lampę, zawodnicy, którzy grali w NBA. Ja pamiętam, kiedyś się ciebie zapytałem, mówię, stary, jedziesz grać z takimi zawodnikami, ty będziesz w jednej szatni z Marcinem Gortatem. A ty tak na mnie spojrzałeś, no i co z tego? Ja mówię, będziesz rywalizował o miejsce w składzie z Adamem Waczyńskim. No ja mu dopiero pokażę, jak się gra w koszykówkę. Taka pewność siebie bijąca od ciebie. I faktycznie ty wchodziłeś do tej reprezentacji jako gówniarz, przepraszam za to określenie, ale ty miałeś taką pewność siebie na boisku, że ty jako jedyny nawet byłeś w stanie gdzieś tam zawołać Gortata i mu zwrócić uwagę: stary, tutaj zrobiłeś błąd albo nie wiem, zagraj mi zasłonę z tej strony, a nie z tej. Ale wiesz co, a propos pewności, wydaje mi się, że pewność tylko i wyłącznie możesz zbudować sam w sobie ciężką pracą. Bo wstając na trening, czy idąc, nie wiem, na siłownię, czy porzucać, czy cokolwiek, zawsze musisz sobie uświadomić, że jak ty idziesz odpoczywać, to ktoś inny pracuje i ktoś inny gdzieś tam próbuje cię dogonić, tak? Nawet o tym ostatnio chyba nawet mówił o tym Kobe Bryant w jakimś wywiadzie, w którym właśnie wspominał, że
jego takim największym motorem napędowym było to, że ta świadomość, że ktoś inny gdzieś na świecie chce go dogonić i kiedy on sobie odpoczywa, nie wiem, je chipsy, pije kole, to ktoś inny już pracuje, tak? I wiesz co, ja gdzieś tam też taką świadomość miałem, zawsze gdzieś tam za domem kosz stał i był oblegany praktycznie od rana do nocy, kiedy tylko mogłem. I wypracowałem sobie taką własną gdzieś tam świadomość mojej wartości, że okej, jestem z Marcinem Gortatem, jestem, nie wiem, wtedy był Lampe, Ignerski, Koszarek, Waczyński, Kelati i tak dalej. To były osoby, które podpisywały w reprezentacji, w różnych klubach europejskich milionowe kontrakty, czy nawet Gortat w NBA, czy Lampe w NBA. Ale dla mnie podstawą było to, żeby oni szanowali mnie nie za to, że ja przyjechałem, mam talent czy coś, tylko za to, że ja ciężko pracuję i poważnie podchodzę do tego, co robimy, tak? I wydaje mi się, że tym też zyskałem sobie ich szacunek i nie było między nami takiego czegoś, ej młody, idź podaj piłkę, albo ej młody, idź tam przynieś ręcznik. Tylko było, dawaj, chodź, porzucamy, pogramy, coś porobimy. Bo wiesz, ja też nie byłem taki, że nie wiem, Marcin Gortat stoi, to ja będę sobie siedział obok niego, wiesz, pozował do zdjęć czy coś, tylko mówię, dobra, chodź, Gorti, pogadamy o koszykówce, powiedz mi tamto i tak dalej. Także rozumiesz, taka ciekawość też jest ważna, poświęcenie temu, co się robi i robienie tego na 100% każdego dnia i widzę też po młodych zawodnikach czasami, że przychodzą do nas na treningi i jeden dzień super, świetnie, idzie mu wszystko, ciężko pracuje, widać, że stara się, w każdy element wkłada 100%, na drugi dzień sobie tak trochę odpuszcza, bo się zmęczył czy coś, to tak tego nie zrobisz, nie osiągniesz nic w taki sposób. Ważna jest ta powtarzalność tych wszystkich ćwiczeń i tego wszystkiego, co robisz, ale na najwyższych obrotach nie ma czegoś tak, 50% się takich rzeczy nie robi. Jeszcze a propos tej pewności siebie, bo też pewnie niewiele osób zna tą historię. Byłeś też w młodym wieku już do Stanów, wyjechałeś, miałeś okazję, bo też internet obiegła takie zdjęcie z Jamesem Hardenem, który od kilku lat jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Gdzieś tam za każdym razem mówi się o nim w perspektywie gdzieś tam MVP całego sezonu w NBA. Ty mi kiedyś opowiadałeś, był trening, przyjechał James Harden i a propos tej pewności siebie, on stanął naprzeciwko ciebie, ty mu puściłeś piłkę pod nogami. Już nie pamiętam, czy trafiłeś punkty, ale ten sam fakt, że ty się odważyłeś na coś takiego, on cię później skarcił 5 rzutami z rzędu za 3 punkty z 8-9 metrów chyba, o ile pamiętam tą historię, ale to też jest gdzieś tam taka cenna uwaga dla młodych ludzi, żeby wierzyć w samego siebie, nawet jeżeli ktoś ci mówi, że się nie nadajesz, tak jak ty miałeś taką sytuację. Zdecydowanie. Tak na dobrą sprawę zawsze trzeba gonić za tym, co sobie człowiek ustalił i wymarzył, bo mamy jedno życie i tak na dobrą sprawę możesz je poświęcić temu, co kochasz, to, co chcesz osiągnąć i wiele osób gdzieś tam ma takie, nie wiem, rozproszenia, tu okej, chciałbym to, ale tego też bym chciał, ale czegoś jeszcze innego bym chciał. I wydaje mi się, że osiągnąć sukces możesz tylko i wyłącznie wtedy, kiedy całego siebie poświęcisz w jedną twoją ulubioną, czy tam ukochaną, czy to dyscyplinę, czy to, nie wiem, pracę, czy cokolwiek, czy twoją pasję, tak? Bo tylko z tego, ja nie znam zawodników, którzy na przykład, wiesz, osiągnęli sukces nie kochając koszykówki, albo nie wiem, nie znam zawodników, którzy osiągnęli sukces nie oglądając codziennie jakiegoś meczu, czy nie trenując codziennie, czy nie myśląc o koszykówce każdego dnia. To jest, moim zdaniem jest to niemożliwe. Musisz mieć to w sobie, musisz mieć tą miłość i musisz ją pielęgnować. To jest tak jak ze związkiem, tak na dobrą sprawę, tak? Piękne słowa. Tutaj też fragmenty mamy z twoich występów w reprezentacji. Rozumiem, że jeszcze trochę podpoczywasz. Początek lipca zaczyna cię zgrupowanie i pierwsze Mistrzostwa Świata już na przełomie sierpnia i września. Teraz tak z ręką na sercu, jeszcze 2 lata temu, jakbym ci powiedział, że pojedziecie na Mistrzostwa Świata w koszykówce, gdzie będziecie mogli zagrać przeciwko Amerykanom, przeciwko najlepszym koszykarzom na świecie. To co byś mi powiedział? No robimy to. Ja wiesz dobrze, że ja zawsze jedziemy gdziekolwiek, mówię, wygramy, tak? Jedziemy, nie wiem, byłem z Teneryfą, jedziemy do Madrytu przeciwko plejadzie gwiazd, mówię, pykniemy ich dzisiaj, nie? Także wydaje mi się, że to
takie pozytywne myślenie, gdzieś tam to pozytywne, te pozytywne myśli przyciągają te późniejsze rzeczy, które się dzieją, bo też mało ludzi wierzyło w to, że my jesteśmy w stanie przejść te dwie grupy. Okej, tą pierwszą to tak, bo nie było jakichś tam, nie wiem, potęg koszykarskich, tak, była chyba tylko Litwa, a potem były Węgry i już nie pamiętam tego ostatniego zespołu. Kosowo. Tak. I ta pierwsza grupa to tak, wyjdziemy, bo tam trzy zespoły z czterech wychodzą, to na pewno wyjdziemy. A druga grupa już wychodzą tylko trzy z sześciu i łączymy się z Włochami, z Chorwacją, z Francją, tam jeszcze z jakąś inną grupą, innym Holandią. Zespołem, Holandią. I wszyscy praktycznie wiedzą, że no Litwa będzie numer jeden i teraz musisz wygrać jedną z potęg koszykarskich, tak? No nam się to udało trochę, może trochę przy pomocy tego nowego systemu, który jest, aczkolwiek koniec końców jedziemy na Mistrzostwa Świata, tak? I tego nam nikt nie odbierze. Zapracowaliśmy na to i cieszę się bardzo, że będę częścią tego zespołu. Na koniec lipca zaczynamy już przygotowania. Potem turnieje jakieś będziemy jeździć po kilku krajach. Jeden mecz w Polsce, w Lublinie. No i potem wyjeżdżamy już do Chin na trzy mecze jeszcze przygotowawcze przed Mistrzostwami Świata i potem już zaczynamy mistrzostwa oczywiście z nadzieją na wyjście z grupy. W sensie nie z nadzieją, tylko po prostu z celem na wyjście z grupy. Bo te Mistrzostwa Świata też będą dla Was ważne z jednej prostej przyczyny. One będą w pewnym sensie otwierały drogę na Igrzyska Olimpijskie, a z tego, ile mnie pamięć nie myli, to reprezentacja polskich koszykarzy na Igrzyskach nigdy nie grała i to jest jakby też zapinając klamrą tą rozmowę, pojedziesz na Igrzyska i będziesz zawodnikiem spełnionym, bo to też wielu sportowców często opowiada, że to jest Igrzyska, to jest już ten szczyt, na który można dojść. Ja myślę, że na razie to wybiegamy trochę za daleko w przyszłość. Dobrze by było, gdybyśmy się skupili na pierwszych meczach Mistrzostw Świata, bo wiesz, możemy rozmawiać o tym, co możemy robić za rok, za dwa, ale koniec końców jesteśmy tu i teraz, przegramy, nie wiem, dwa, trzy mecze i nie pojedziemy nigdzie, tylko będziemy oglądać Igrzyska w telewizorze. Także wydaje mi się, że fajnie by było na pewno chociażby stanąć do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. To są na pewno ciekawe doświadczenia dla nas wszystkich. Będziemy się starać o to, żeby tak się stało, a jakbyśmy pojechali na Igrzyska, no to wiesz, no o Igrzyskach każdy mówi, tak? Czy to jest koszykówka, czy nie wiem, piłka nożna, czy jakieś inne dyscypliny. Igrzyska to są Igrzyska. I gdyby była możliwość rozegrania takiego turnieju, no to wydaje mi się, że to dla nas, nie tylko dla nas, a dla całego kraju koszykarskiego, tego środowiska byłoby największe wydarzenie, nie wiem, stulecia może. Jak posłuchałam pana, to zrobiło mi się tak ciepło na sercu i pozwólcie, że tylko powiem dlaczego. Bo przed tym, zanim wyszliście na scenę, tutaj wspominaliśmy pana jako jeszcze młodego, nieopierzonego chłopaka, który walczył na tych szkolnych, ostrowskich parkietach. Potem pan wyjechał w ten wielki świat i ja dzisiaj przed sobą widzę, i o tym chciałam głównie powiedzieć, nie tylko wspaniałego zawodnika, bo aż tak bardzo na tej koszykówce się nie znam, żeby to w pełni ocenić, ale widzę przede wszystkim niezwykle mądrego, niezwykle dojrzałego, sympatycznego, fantastycznego młodego człowieka. I bardzo panu gratuluję tej postawy, bo myślę, że o to wcale nie jest tak łatwo, żeby zachować właśnie tą umiejętność też spojrzenia na swoją karierę z pewnym dystansem, a jednocześnie ta dojrzałość, która spowodowała, że wybory, których pan dokonywał, prowadziły pana po szczeblach tej pana kariery coraz dalej i dalej i wyżej, a jednocześnie mam takie wrażenie, że kompletnie panu nie przewróciły w głowie, jest czymś dla mnie absolutnie niezwykłym. I też to pozytywne myślenie, które jest też mnie bardzo bliskie, ta nieustępliwość, ale też pewność siebie, która wynika z tego, że chcemy wygrywać i chcemy zwyciężać dla naszej drużyny, dla naszego miasta, że pokonujemy te codzienne słabości. Nieraz nam się nie chce. Pana boli ręka czy noga, mnie boli głowa, ale wstajemy i robimy swoją robotę, bo tak po prostu trzeba.
i że ta nieustępliwość w tej pracy przynosi sukcesy. Bardzo panu tego gratuluję i bardzo się cieszę, że tego słuchali dzisiaj przede wszystkim młodzi ludzie. Jak pan opowiadał, jak tak trochę zerkałam po sali i widziałam tych młodych chłopaków i te dziewczyny, które patrzyły w pana jak w obraz, ale to jest najlepsza historia i najlepsza rzecz, która mogła się wydarzać. Oni dzisiaj usłyszeli, że po pierwsze, wszystko jest możliwe, że chłopak z Ostrowa, wybaczam panu, że nie pamięta pan tych ulic, ale przyjdzie pan do mnie na korepetycję, opowiem panu o wszystkich ulicach w Ostrowie, że chłopak z Ostrowa, z ostrowskich zespołów, z ostrowskich szkół, spod ręki ostrowskich trenerów, kolega z boiska, z parkietu, kumpel, z którymi może chodziło się na fajne spotkania albo umawiało się z dziewczynami do ogródka w Ostrowie na dobry koktajl. Zdobywa takie sukcesy i że to jest możliwe. To oznacza dla wszystkich, którzy tutaj są i którzy marzą o takiej karierze, że przed nimi ta kariera też jest możliwa. Jeżeli będą dobrze pracować, spotkają na swoich drodze odpowiednich ludzi, będą mieli wsparcie od swoich rodziców, nie przewróci im się w głowie i ta ciężka praca, o której dzisiaj pan mówił, będzie tym wyznacznikiem sukcesu, to mogą osiągnąć tyle, co pan, albo jeszcze więcej. I to jest fantastyczne i ja chcę też na koniec już powiedzieć, że dlatego moje miasto, nasze miasto jest takie wspaniałe, bo to jest miasto z jednej strony Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, który światowej sławy kompozytora, który w Ostrowie rozpoczynał swoją wielką karierę muzyczną i tutaj budował swoją karierę, a o nim dzisiaj mówi i wie cały świat. I to jest też miasto Mateusza Ponitki, świetnego europejskiego, światowego zawodnika, który tutaj zaczynał budować swoją karierę sportową. Zobaczcie, wszystko jest możliwe w Ostrowie. Chciałam was z tym przekonaniem zostawić. Pana serdecznie proszę, aby pan był ambasadorem naszego miasta, wszędzie, gdzie tylko pan będzie grał, bo Ostrów Wielkopolski zasługuje na takich ambasadorów jak pan, ale zasługuje też na naszą miłość i na nasz szacunek, bo to jest naprawdę niezwykłe miasto i wierzę w to głęboko, że gdziekolwiek pan będzie, to Ostrów Wielkopolski w tym sercu zostanie zawsze jako miasto pierwszej miłości. Bardzo panu dziękuję i bardzo gratuluję. To naprawdę wielka przyjemność uścisnąć panu rękę. Dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Miłego spotkania z naszym wielkim zawodnikiem. Ja dziękuję jeszcze raz za przybycie. To co, przechodzimy teraz do takiej interakcji. Nie wstydźcie się zadawać pytań, Mateusz odpowie na każde pytanie chyba, tak? Tak się umawiamy. Paulina ma mikrofon, tak jak w szkole, rączka do góry, każdy, kto chce zadać pytanie, nie wstydźcie się. A jednak, chyba się jednak trochę wstydzicie, nie? Mamy pierwszego chętnego. Mateusz, trenowałeś z Hardenem, grałeś z Gortatem na parkietach, sam teraz grasz w najwyższych ligach europejskich. Na pewno też śledzisz NBA i te sprawy, więc krótka piłka. Tegoroczny Rookie of the Year, Doncic, to, że on tak się wpasował tam do ligi, to jest fenomen, czy po prostu Eurobasket może nie odstaje tak od NBA, jak to potocznie ludzie mówią? Kamilu, odpowiem ci tak. Jesteś moim kolegą z klasy. Także bardzo chętnie odpowiem na twoje pytanie również. Wiesz co, wydaje mi się, że Doncic jest swego rodzaju fenomenem. Ja pamiętam, jak grałem przeciwko niemu kilka razy, zresztą też ty byłeś na meczu i widziałeś, jak on się zachowuje. To jest osoba, której wszystko przychodzi tak naturalnie i tak finezyjnie potrafiąca grać w koszykówkę, że on by sobie w obojętnie jakiej lidze poradził, jego talent prędzej czy później by się przebił. Zresztą rozmawiałem też z wieloma osobami przed sezonem, on był murowanym kandydatem do Rookie of the Year. Tym bardziej, że jest to taki dosyć skromny chłopak. Pamiętam, jak rozmawialiśmy razem też na boisku, grając przeciwko sobie, on z dużym szacunkiem się wypowiadał o swoich kolegach, rozpoznaje różnych tam graczy, nie ma problemu z tym, żeby porozmawiać na spokojnie, normalnie się zachowuje, także duży szacunek dla niego i osobiście uważam, że to był najlepszy zawodnik, z jakim grałem. Przeciwko jakiemu grałeś? No, tak. Czepiam się teraz.
Są jakieś kolejne pytania? A najlepszy zawodnik, z jakim grałeś? Do mikrofonu, głośno. Kto ma tam? Nie, musiałem się zastanowić dłużej. Może też będziesz miała pytanie. A czy... Jaka jest twoja ulubiona drużyna NBA? NBA? Chyba bym powiedział, że może nie mam ulubionej drużyny, ale mam ulubionych zawodników. Na przykład uwielbiam patrzeć, jak gra tegoroczny MVP finałów Kawhi Leonard. Lubię patrzeć również, jak grają chłopaki z Golden State. I praktycznie pierwszy raz od kilku lat zarwałem ze 2-3 noce, żeby obejrzeć Doncicza. Także te trzy może zespoły, można powiedzieć, że są zdecydowanie w top 3 dla mnie. A Denver Nuggets nie? Bo przecież reprezentowałeś Denver Nuggets podczas ligi letniej NBA. Wiesz co, Denver jest stosunkowo młodym zespołem. Mają dopiero ci zawodnicy gdzieś tam budują, tak? Miałem możliwość grania z kilkoma z nich w jednym zespole tutaj z nimi, ale jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że NBA to jest trochę inna koszykówka. Wydaje mi się, że Denver idzie bardziej w stronę europejską. Grają bardziej zespołowo. Wszystko opiera się na Jokiczu, który jest Serbem i który też świetnie się wpasował w ten system. A jeżeli mam oglądać NBA, to już chciałbym zobaczyć popisy indywidualne zawodników i wówczas, tak jak mówię, Doncic, ten Leonard, Harden, nawet chłopaki z Golden State. Także w tym kierunku bym poszedł. Mateusz, przede wszystkim propsy za Toronto, więc dzięki, że też byłeś po tej stronie w finałach. Dwie kwestie. Pierwsza, wiem, że na poczekaniu ciężko się takie rankingi robi, ale weź pod uwagę wszystkie indywidualne i drużynowe osiągnięcia i wymień trzy najważniejsze dla ciebie w swojej dotychczasowej karierze. Mistrzostwa świata U17, gdzie byliśmy drudzy, przegraliśmy z USA, to był 2010 chyba rok. Nike Hoop Summit rok później, 2011, czyli u kadra USA kontra reszta świata. Byłeś najlepszym strzelcem drużyny reszty świata. Ja wiem, że nie lubisz się chwalić. Ale... I tytuł MVP chyba też tego meczu? Nie. MVP było z wygranej. My przegraliśmy ten mecz, także to był z wygranej zespołu. Chyba Austin Rivers dostał, mi się wydaje. Albo Bradley Beal, już teraz nie pamiętam. I powiedziałbym, że cały rok na Teneryfie był naprawdę czymś wyjątkowym. Wydaje mi się też emocjonalnie dużo rzeczy tam się nauczyłem, dużo rzeczy przeżyłem i wydaje mi się, że to był taki rok, bez którego byłoby mi smutno w życiu. O tak powiem. Czekam na kolejne pytania. Zanim kolejne pytanie, bo ja już zostaję zapytany o ten ranking. Ja też mówiłem, że ostatnie 3 lata to 3 lata w najmocniejszych ligach. Turecka, hiszpańska i liga VTB, czyli tak na dobrą sprawę liga rosyjska. Ty mógłbyś jakoś te ligi porównać poziomem, bo pewnie każda z nich jest inna. VTB pewnie bardziej fizyczna, hiszpańska, szybsza, gdzie też to w wywiadach mówiłeś, jak to ciężko wygląda. Teraz ciężko to porównać, ponieważ każda liga z roku na rok się zmienia. Ze względu na to, na przykład w Turcji była bardzo silna liga 3 lata temu, kiedy ja tam grałem. Oczywiście przez to, że były tam wielkie pieniądze. Pieniądze się skończyły ze względu na sytuację ekonomiczną kraju. I tak na dobrą sprawę teraz ta liga jest zupełnie inna, także Turcję ciężko mi porównać do tych dwóch lig. Na pewno Hiszpania, to tak jak wspomniałeś, to jest bardzo ukierunkowana na szybkość, na umiejętności indywidualne zawodników. No, tam grają praktycznie najlepsi gracze z Europy i ze świata. No, ze świata to w NBA, ale z Europy. A jeżeli chodzi o ligę rosyjską, to jest taka liga bardzo, bardzo fizyczna, bardzo te mecze są takie, że naprawdę wracasz do domu, jesteś poobijany i w Hiszpanii na przykład mi się to nie zdarzało, tak? Chociaż tak na dobrą sprawę dziwne trochę, ponieważ nie opuściłem z powodu kontuzji żadnego meczu w lidze rosyjskiej, mimo że jest tak bardzo fizyczna, a w Hiszpanii kilka tygodni musiałem pauzować na przykład ze względu na kontuzję. Czy mamy kolejne pytania do Mateusza? Czy miałeś kiedyś jakąś groźną kontuzję? Na szczęście nie.
i żeby tak dalej zostało. Jedyne kontuzje, które ja gdzieś tam opałem, miałem na Teneryfie, miałem zbite kolano od wewnętrznej strony i musiałem pauzować jakieś tam 2,5 tygodnia do 3, ale obyło się bez żadnych złamań, bez żadnych, nie wiem, groźniejszych zwichnień czy czegokolwiek, także na razie się cieszę, że tak jest. Dziękuję. Kolejne pytanie. Czy uczestniczyłeś w Gortatkampie? Nie, nigdy nie. Nigdy nie miałem możliwości. W sensie miałem zaproszenie, żeby być trenerem Gortatkampu. Marcin się ze mną w tej sprawie kontaktował, ale jakoś to tak nie mogliśmy tego zgrać i nie było czasu, żebym tam podjechał. Kasper? Dużo się słyszy o zdrowym odżywianiu Mateusza Ponitki. Może Mateusz tu nam powiedział, korzystając, że jest tyle dzieci, jak powinien odżywiać się młody koszykarz? To znaczy, tak pokrótce powiem, na pewno odstawić cukry, wszelkiego rodzaju cukry, wszelkiego rodzaju fast foody, tak, kole, tak jak pan tutaj mówi, no ze względu na to, że jest bardzo dużo cukru w niej, tak, zastąpić wodą na przykład gazowaną lekko, to na pewno dużo, bardzo dużo warzyw, mało, już wspomniałem, fast foodów, chipsów, słodyczy, to praktycznie zero. I czekać, aż organizm się zaadaptuje, bo pierwszy miesiąc jest ciężki. Ja słyszałem od twojej małżonki, że 5 posiłków dziennie to jest podstawa. Ale małych, nie takich, wiesz, jak kulturyści, tylko takich małych, zbilansowanych. Panie Jurku, także niech pan pamięta, coli już nie pijemy od dzisiaj. Kolejne pytania, tak, z publiczności? Ja jeszcze jedno zadam pytanie, taki proszę opowiedzieć o taki typowy dzień koszykarza. Wstaje pan o której godzinie, o której chodzi? Na wakacjach czy w trakcie sezonu? Nie, w trakcie sezonu. Jak to wygląda taki dzień koszykarza? W trakcie sezonu wygląda to następująco. Zazwyczaj treningi mamy około 10 godziny, 10-11, więc pobudka około 8-9 godziny, szybkie śniadanie, żeby zjeść tak 2 godziny przed treningiem, 1,5 godziny. Wyjazd na trening, żeby być też koło godziny przed tym treningiem, zrobić swoje tam rzeczy, które potrzeba. 10, załóżmy do 12, czasami do 13, ponieważ też warto zostać po treningu, trochę dodatkowo coś porobić, żeby indywidualnie się polepszyć, to często zostaje też. Powrót do domu, żona już czeka z gotowym obiadem, kochana. I po obiedzie czasami krótka drzemka, czasami nie. Wyjazd na drugi trening koło godziny 5, o 6 się zazwyczaj zaczyna trening. Trwa on 2-2,5 godziny, także koło 9-9.30 jestem w domu. Tu jeszcze dodam od siebie, że Mateusz jak wraca z tego ostatniego treningu, to później wszystkie portale internetowe, bo na bieżąco jest ze wszystkimi wynikami, a czasami nawet się zastanawiam, kiedyś do mnie zadzwonił, mówi, no właśnie oglądam pierwszą ligę, Wałbrzych gra ze Śląskiem Wrocław. Ja mówię, ty jeszcze znajdujesz na to czas. Wiesz co, nauczyłem moją żonę oglądać koszykówkę, więc razem siedzimy i oglądamy. Także jest to dziwne, ale gdzieś tam się w tym odnajdujemy. Kolejne pytania, widzę znajome twarze. Ja się chciałem zapytać, wiadomo w sezonie jak wygląda dzień, cały trening, mecze i tak dalej, ale jak u pana wygląda ten off-season, gdzie jest ten miesiąc wolnego, półtora, w zależności od tego oczywiście, czy jest kadra? W tym roku mam bardzo długi off-season, ze względu na to, że nie było przewidziane, że tak szybko skończymy sezon regularny i play-offy. Także ja 11 maja zakończyłem sezon ze względu na kontrakt, który masz podpisany. Zazwyczaj jest tak, że klub oczekuje od ciebie, że 5 dni po ostatnim meczu musisz być do dyspozycji, 5 do 10 dni. Więc powróciłem do Polski, pierwsze tam 2 tygodnie miałem takiego rozluźnienia, jakiś basen, masaż, bez koszykówki, bez żadnego sportu, żeby głowa odpoczęła. Korzystanie trochę też z uroków Trójmiasta, w którym notabene mieszkam teraz. I potem po tych 2 tygodniach dopiero gdzieś tam zaczynam powoli się ruszać, jakaś lekka przebieżka, jakiś lekki trening siłowy, tak z tydzień, dwa takiego rozruszania, no i potem już wchodzę na wysokie obroty, czyli tak te treningi zazwyczaj dziennie staram się robić około 2,5 do 3 godzin, mieszając jeden dzień na przykład trening mocny w terenie, typu bieganie, sprinty, różnego rodzaju ćwiczenia, które mam rozpisane przez ludzi z reprezentacji, a na przykład drugi dzień siłownia, nie wiem, 1,5 godziny, 2 godziny na siłowni, żeby zapobiegać kontuzjom przede wszystkim i żeby przygotować się na nadchodzący sezon, no i na Mistrzostwa Świata.
Kolejne pytania. Kadra Polski awansowała teraz na Mistrzostwa Świata po ponad 50 latach. Proszę mi powiedzieć, jakie to jest uczucie, będąc częścią tej kadry. Wiesz co, to było świetne uczucie, zwłaszcza, że osiągnęliśmy to już tak na dobrą sprawę w Chorwacji. Mieliśmy tak na dobrą sprawę. Ja wiem, ale już po ostatnim tym gwizdku, tym ostatnim meczu. No. To była taka ulga, bo presja też była duża, bo teraz tak, jedziemy do Chorwacji, Chorwacja osłabiona, bez jakichś tam większych zawodników. Teraz my jedziemy w najsilniejszym składzie, więc przegrać to, no to wstyd, jak nie wiem. Wrócimy do Polski i potem mecz o wszystko, teoretycznie ze słabszą Holandią, ale te mecze o wszystko są najgorsze do grania, więc jak już ten ostatni gwizdek w Chorwacji było naprawdę mega, bardzo się wszyscy cieszyliśmy i tak na dobrą sprawę dopiero gdzieś tam po jakimś tam czasie zaczęło do nas docierać, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty i historyczną rzecz dla Polski, bo tak jak wspomniałeś, 52 lata reprezentacja nie grała na Mistrzostwach Świata, a teraz wracamy, jedziemy do Chin, będziemy... Z jakimi nadziejami właśnie? Jeszcze chciałem zapytać. To znaczy z nadziejami, z celem wyjścia z grupy. To jest numer jeden cel. Mamy grupę, która wydaje mi się, jesteśmy w stanie powalczyć. Na pewno nie są... Chiny były losowane z pierwszego koszyka jako gospodarz. No tak, tak. Na pewno nie jest to zespół na poziomie Stanów Zjednoczonych, czy Hiszpanii, czy Francji, czy Serbii. Także wydaje mi się, że trochę mieliśmy tutaj szczęścia, no i oby to szczęście dopisywało nam w sierpniu i wrześniu i powrót 15, czy tam 17 września z medalem. Jak najpóźniej. Tak, dokładnie tak. Jak pan ocenia poziom naszej fizjoterapii, ogólnie powiedzieć, czy odnowy biologicznej na tle innych zespołów, bo ma pan duże doświadczenie w tych klubach i pana zdaniem, gdzie ta działalność była najlepiej zorganizowana? Najlepiej zorganizowana, szczerze powiedziawszy, w Polsce. Także byłem, dobra, może to wydać się śmieszne, byłem w kilku naprawdę krajach i wydaje mi się, że często kluby niektóre na poziomie, którym grałem, okej, zwracają uwagę na to, że to jest bardzo ważny faktor, ale tak na dobrą sprawę to jest najważniejsza osoba typu właśnie gość od przygotowania fizycznego, czy masażysta, czy fizjoterapeuta. To są tak na dobrą sprawę trzy najważniejsze osoby w zespole, nie tylko pod kątem fizycznym, ale też psychologicznym, bo wielokrotnie te osoby odpowiadają też za terapię. Zawodnicy przychodzą i się żalą, tak? W każdym razie, jeżeli chodzi o organizację pracy, organizację tego wszystkiego, no to mam tutaj gościa, który z nami jest w reprezentacji, Arek Markiewicz, który wiele lat pracował w Asseco Pro Com Gdynia, kiedy zdobywali Mistrzostwa Polski rok w rok i w Eurolidze największe sukcesy świętowali. I gość jest po prostu z mojej, na przykład dla mnie jest on najlepszy, tak? Każdy jest w stanie gdzieś tam się indywidualnie dopasować do danej osoby. I no jakbym mógł ze sobą zabrać do jakiegoś zespołu, to bym ze sobą zabrał do każdego, do którego jechałem. Jeszcze jakieś pytania? Mateusz, ja jestem od kilku lat wielkim fanem twojego talentu. Bardzo chciałem ci podziękować za moc emocji, które mi dostarczyłeś. A pytanie mam takie, czy uważasz, że twój brat Marcel jest w stanie kiedyś osiągnąć taki poziom jak ty? Nie wiem, to zależy od niego. Tego, co ja osiągnąłem, jeżeli patrząc po wieku, tak, on ma teraz 22 lata, będzie miał, ja w wieku 22 lat miałem już, nie wiem, kilka osiągnięć, on dopiero na to pracuje, także życzę mu powodzenia, może mu się uda. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Tutaj też poznaję twarze, byłem w jednej ze szkół twoich, nauczycielka twoja chyba tutaj jest. Dzień dobry. Pani Dorota. Pani Doroto, jakieś pytanie do Mateusza? Pytania nie mam, gratuluję mu tego, co osiągnął, nawet na stojąco. Całe życie właściwie, bo uczyłam go w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej, mówił o koszykówce, była to jego pasja. Jest to naprawdę przykład, jak można realizować się, jak można zdobywać świat,
ale zaczynając od takich marzeń w ławce pierwszoklasisty. Więc osiągnąłeś bardzo dużo, ja też śledzę twoje osiągnięcia, może nie tak jak fanowie tutaj, fani koszykówki, ale no z wielkim zainteresowaniem oglądam te mecze, które mogę i wszędzie się chwalę, że jest to osoba, którą znam, którą uczyłam i naprawdę chylę czoła, bo osiągnąłeś wiele i jestem z ciebie dumna. Dziękuję bardzo za te słowa. Ten czas szybko zleciał, bo ja pamiętam nasze wspólne lekcje. No ale to było 1-3, to są dzieci typu 9, tak? 8-9 lat? 7? No, to już trochę poleciało. No, młodsi nie będziemy. Ja mam jeszcze takie pytanie, które też często się pojawia. NBA. Ty często jesteś określany jako zawodnik wpisujący się gdzieś tam w te standardy europejskie, lubisz zespołową koszykówkę. Miałeś okazję grać w trakcie ligi letniej i tak jak dla wielu koszykarzy liga NBA to też jest gdzieś tam już ta ściana, gdzie dalej dojść nie można. Tobie to zawraca jeszcze na chwilę obecną głowę? Chciałbyś wrócić i gdzieś tam rozmyślasz o tym? Wiesz co, nie. Wydaje mi się, że nie rozmyślam o tym typu, tak jak nie wiem, jak byłem młody, że kurczę, chcę się dostać do NBA, zrobię wszystko, żeby być w NBA. Z mojej strony to gdzieś ten pomysł, jeżeli chodzi o NBA, gdzieś tam gaśnie powoli. Miałem swoją szansę. Mogłem zagrać w NBA, gdyby troszeczkę było może lepsza komunikacja z prezesem jednym. No ale cóż, jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają, nie mam czego żałować. Wydaje mi się, że moje życie idzie w takim kierunku, w jakim chciałem i z tego się cieszę. A NBA, jeżeli kiedyś zdarzy się jeszcze możliwość, spróbujemy, jeżeli nie, no to miło było na tych wszystkich kampach, na tych wszystkich turniejach i treningach, ale dobrze mi jest też w Europie. A jak byłeś na treningach w NBA, to też często się pojawia tutaj osoba Marcina Gortata. Znajomość z nim jakoś ci pomagała, tam się przewijał ten temat, bo kiedyś chyba w Detroit Pistons, tak, jak byłeś na jakichś treningach, to wiem, że ten wątek Marcina Gortata gdzieś się przewijał. Był wątek Marcina Gortata właśnie w Detroit Pistons. Trenerem był chyba Stan Van Gundy, z tego co pamiętam, i on właśnie siedział na naszym workoucie, który tak na dobrą sprawę to był mój ostatni workout, ale po aklimatyzacji do innego czasu, innych warunków i tak dalej, to był w zasadzie mój najlepszy workout i dzwonił do Gortata i pytał się, kto to jest, w sensie wiedział, kto to jest, ale skąd on się wziął i tak dalej. I to też było jakieś tam miłe, ale wydaje mi się, że nie wiem, nigdy nie dzwoniłem do Marcina, nie mówiłem, słuchaj Marcin, pomóż mi tutaj w NBA, nie wiem, pogadaj z ludźmi i tak dalej. Wychodzę z założenia, że jeżeli zasługuję, to bez żadnych jakichś tam, nie wiem, dodatkowych pomocy tam będę, jeżeli nie, no to nie, będę pracował dalej. To ja chciałem zapytać o generalnie, jak wyglądają treningi na przykład i jakbyś porównywał między ligami, no tam, gdzie miałeś okazję grać, czyli praktycznie już wszystkimi najważniejszymi. To znaczy treningi... Ale w sensie takim, że tak powiem, i pod względem trochę tego team spirit i pod względem atmosfery w drużynie, jak jako Polak byłeś odbierany. To w sumie się trochę więcej pytań robi niż jedno, nie? Zacznę od końca w takim razie. Jako Polak nie byłem źle odbierany, bo tak na dobrą sprawę wielokrotnie w tych wszystkich drużynach, których podpisywałem kontrakty, najgorzej w zasadzie miałem w Turcji, bo było 6 Turków, którzy średnio mówili po angielsku, było 5 Amerykanów, którzy trzymali się razem, no i byłem ja. Także ta komunikacja między nimi była różna. Czasem z tą grupą, czasem z tamtą grupą, ale ogólnie nie miałem problemu, jeżeli chodzi o nich. W Hiszpanii jest bardzo dużo różnych narodowości. Wszyscy są witani bardzo profesjonalnie. Nie ma jakichś tam, nie wiem, uprzedzeń czy czegokolwiek, żadnych stereotypów. W Rosji też troszeczkę łatwiej, bo znowu było kilku Rosjan, kilku Amerykanów i ja, tak, aczkolwiek ja mam gdzieś tam, zostało mi z Warszawy, ze szkoły język rosyjski, więc nie miałem problemu z komunikowaniem się z nimi i też trochę mnie tak przygarnęli jak swojego, także też nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale nie było żadnych jakichś takich, nie wiem, problemów.
każdy przychodzi do, tak jak do pracy, tak? I tylko od ciebie zależy, co zrobisz w tej pracy, czy dasz z siebie wszystko i to gdzieś tam tobie się zwróci, czy będziesz gdzieś tam próbował przebimbać cały dzień i wrócić do domu, tak? Więc każdy każdego traktuje profesjonalnie, to już nie jest poziom, żeby, nie wiem, gdzieś tam robić jakieś podkopy, czy naśmiewać się z kogoś, czy cokolwiek takiego, nie wiem, dziecinnego. Było bardzo profesjonalnie, jeżeli chodzi o intensywność treningów, na pewno największa była w Hiszpanii, ale to był tylko jeden trening dziennie na przykład. Tam nikt nie trenuje dwa razy dziennie, ze względu po pierwsze na pogodę, a po drugie, że zawodnicy tam mają takie umiejętności, że oni nie potrzebują więcej trenować, tak? Także tam trenowaliśmy, nie wiem, 2,5-3 godziny raz dziennie, ale mocno. W Rosji to było różnie. Czasami były dwa treningi, czasami był jeden trening dziennie, czasami było to rozdzielone. To był taki, bardziej taka mieszanina była, a w Turcji też był zazwyczaj jeden trening dziennie, potem jak już odpadliśmy z pucharów europejskich, to były dwa treningi i też zazwyczaj rano siłownia, wieczorem praktycznie całe 2 godziny gierki, tak, 5 na 5, różne warianty. Nasza obrona, ich obrona, nasz atak, ich atak, w sensie przeciwników, tam, pod których się przygotowujemy. I tak to mniej więcej wygląda w trakcie sezonu, a jeżeli chodzi o sezon przygotowawczy, no to zazwyczaj są treningi przede wszystkim siłowe, kondycyjne, a potem gdzieś tam taktyka, którą trener wprowadza na dany sezon, na dane rozpoczęcie sezonu, no bo jest to w dzisiejszych czasach jasne, że w ciągu tam pierwszych 5-6 meczów już w zasadzie każdy wie, jaką masz taktykę, więc musisz wprowadzać zmiany i jakieś tam ulepszenia. Okej, okay, bo z rozmowy wyniknęło, że wcześniej pan zdecydował, że all in, idzie wszystko w stronę koszykówki. Kiedy w pana przygodzie pojawiły się trening przygotowania motorycznego, pomijając zajęcia z wychowania fizycznego? W mojej przygodzie pojawiło się to wówczas, kiedy to już był ten drugi trener, który powiedział mi, że nie umiem biegać i w ogóle się nie nadaje i że jeżeli nic nie poprawię, to powinienem sobie dać spokój z koszykówką zawodową. I to było, wydaje mi się, że w drugiej klasie gimnazjum. Teraz muszę to przeliczyć na lata, to będzie co, 13, 14? Chyba 8 klasy. 14 lat, tak. To wtedy ja zacząłem naprawdę mocno pracować nad swoją fizycznością. Miałem tutaj w Ostrowie na Piaskach, można było mnie spotkać koło 6-7 rano przed szkołą, także były specjalne treningi ustawione na to, żeby gdzieś tam mój atletyzm zbudować na tym. No i to zaczynało się tak, że zazwyczaj miałem 2, czasami 3 razy trening w terenie i 2 razy na siłowni w tygodniu. I drugie pytanie, mając tą wiedzę, co teraz pan ma, a cofając się wcześniej, co by pan zmienił? Lub poprawił? Ale pod kątem koszykarskim, czy pod kątem wyborów? Pod kątem swojej kariery, pod kątem koszykarskim. Nie słuchałbym ludzi, którzy doradzali mi, żebym, nie wiem, inaczej na przykład ustawiał rękę do rzutu. Za dużo słuchałem różnych, bo każdy miał swoją jakąś wersję. Ja chciałem być osobą otwartą na jakieś podpowiedzi i tak dalej. Ja jakbym mógł wrócić do nie wiem, do drugiej, trzeciej, no inaczej, do pierwszej klasy, załóżmy szkoły, liceum, tam zostawił to tak, jak jest i może dzisiaj byłoby lepiej z moim rzutem z dystansu, ale poza tym myślę, że to jest jedyna rzecz, którą bym zmienił. Nie słuchałbym osób, które dzisiaj wiem, że nie miały racji, no ale wtedy, jako że byłem młody i chciałem się otworzyć na nowe pomysły, chciałem być, nie wiem, dążyć do perfekcji i z dobrego zrobiłem na gorsze. Czyli lepsze jest wrogiem dobrego, jak to mówią. Dobrze, zatem ja mam propozycję taką, że teraz sobie zrobimy taką króciutką przerwę techniczną. Poproszę tutaj o dźwięk z tego filmu wideo, który był na samym początku. Ja przyniosę tutaj te plakaty, karty z twoim wizerunkiem. Okay. Wszyscy, którzy będą chcieli sobie zrobić zdjęcie z Mateuszem, zapraszam tutaj za chwilę. Będzie można też zdobyć te karty i plakaty. Także ja dziękuję za tą oficjalną część i teraz możemy rozpocząć już taką mniej oficjalną. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie tutaj do Ostrowskiego Centrum Kultury.